Witam wszystkich widzów. Bohaterem filmiku jest Neon Czarny lub Bystryk Axelroda. Neony czarne pochodzą z Ameryki Południowej, z Brazylii. Występują do rzeczy rzek Paragwaj, Rio Tatsuari oraz Rio São Potombo. Do rzeczy górnego Rio Guaporta. Zamieszkują czarne wody o powolnym nurcie. Wybierają najczęściej siedliska obitujące w roślinność oraz zatopione fragmenty drzew i korzeni zapewniających dużej ilości garników wody. Po raz pierwszy gatunek został opisany w 1961 roku i nazwany na cześć amerykańskiego pisarza, wydawcy i przedsiębiorcy doktora Herberta Axelroda. Osiągają do 4 cm, plodność osiągają w wieku 6-8 miesięcy, żyją od 5 do 10 lat. Neony czarne mają niskie, wydłużone i lekko spłaszczone po bokach ciało, koloru szaro-zielonego ze srebrzystym brzuchem i oliwkowym grzbietem, dwoma wyraźnymi paskami czerni i bielu. Biały pasek posiada specjalną pigmentację o wysokim współczynniku odbicia. Oko w górnej części dzielą dwa charakterystyczne kolorowe paski, czerwony i żółty. Samice są nieznacznie większe od samców i mają lekko zaokrąglony brzuch. U samców można natomiast zauważyć niebieskie końcówki plec, które u samic są zupełnie przezroczyste. Różnice są szczególnie wyraźne w okresie przed tarlą. U samców czarny pasek wydłuża się na całej plecie ogonowej i częściowo przechodzi do plecu odbytowej. Samice tymczasem stają się zauważalnie zaokrąglone. Preferują akwaria z gęstą roślinnością, ale jednocześnie potrzebują wolne miejsca do pływania. Optymalne parametry wody. Temperatura 24-28, pH od 6,5 do 7,5, pH od 10 do 20. W akwarium potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą 15-20%. Zaleca się stosowanie filtra z materiałem filtracyjnym na bazie torfu, która poza swoją główną funkcją nasyca również wodę substancjami występującymi w środowisku naturalnym. Neony czarne idealnie pasują do akwarium towarzyskiego. Można trzymać ich żyworodkami, kiliskami, neonkami, labiryntowymi tetrami oraz worami. Nie poleca się natomiast trzymać ich wraz z rybkami drapieżnymi. Neony czarne to wszystkożerne rybki. Karmić rybek można żywą ochotką, rurecznikiem, rozwylitką, wodzeniem, ocznikiem, artemiem. Jednak potrzebne będą i pokarmy pochodzenia roślinnego. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rozmnażanie. Zbiornik tarliskowy powinien mieć około 20 litrów. Na dno trzeba umieścić siatkę, żeby rodzice nie mieli dostępu do ikry. Oświetlenie powinno być bardzo słabe. Temperaturę trzeba podnieść o 2-3 stopnie. Woda powinna być miękka i kwaśna. pH 6, pH 3-4. Wodę przygotujemy w proporcjach 3 do 1. 3 razy po filtrze obrócony osmozy do 1 z akwarium. Dodajemy napar z szyszek olchowych tak, żeby woda stała koloru jasnej herbaty. Tak przygotowaną wodę trzymamy bez rybek 2-3 dni. Niezbędna aeracja i ogrzewanie wody. Przed planowanym tarlem rodziców rozdzielamy i trzymamy osobno około 2 tygodni. Karmimy żywymi i mrożonymi pokarmami. Pod koniec drugiego tygodnia samce robią się jaskrawsze, intensywnie obarwione, a samiczki nabierają ikry i stanowią się wyraźnie grubsze. Lepszy efekt uzyskamy przy stadnym rozmnażaniu w proporcji 2 samca na 1 samiczkę. Do zbiornika tarliskowego wrzucamy pływające roślinki. Rodziców wieczorem przenosimy do akwarium tarliskowego. Tarlo zwykle odbywa się o świcie następnego dnia. Podczas tarla jedna samica zlada od 100 do 200 jaj. Po tarle rodziców przenosimy do innego zbiornika, a do wody dodajemy błękit metylowy tak, żeby woda miała jasny niebieski odcień. Akwarium z ikrą trzeba przykryć ręcznikiem, ponieważ ikra jest wrażliwa na światło. Wylew następuje po 48 godzinach, a na rybek zaczyna pływać na 4-5 dzień. Na rybek bardzo drobny. Pokarm startowy to pierwotniak pantofele. Karmić trzeba często około 5-6 razy dziennie. Na rybek
rośnie bardzo szybko, a przez pierwsze kilka tygodni chowa się wśród liści roślin. W wieku 3 tygodni pojawiają się 2 podłużne paski charakterystyczne dla dorosłych. Jak na rybek podróżny przechodzimy powoli na rtęć. Na tym wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.